Czy on za tobą tęskni? Takie pytanie zadam dzisiaj kartom Lenormanda i Tarota. Jeśli wy tęsknicie za waszym ukochanym, za waszą ukochaną, zobaczmy, czy on, ona też tęsknią za wami. Dzisiaj mam dwie grupy, zaraz powiem. Zacznę jednak od tego, że zapraszam ciebie do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zasubskrybuj mój kanał dzisiaj. Też proszę o komentarze po filmie. Proszę o lajki, interakcje ze mną, wymianę energii. Możecie pisać wasze historie, możecie pisać, czy wróżby z wami rezonują. Bardzo mnie to interesuje. Na wróżby indywidualne zapraszam na kontakt e-mailowy. E-mail znajdą państwo pod moim filmikiem i w komentarzach. Zaczynamy. Więc mamy dwie grupy dzisiaj. Pierwszą grupę po mojej stronie lewej. Jest to grupa i wróżba z kart Lenormanda, czyli talia Lenormanda. Jeśli wolicie Lenormanda karty, to wybierzcie tą grupę właśnie. To są takie karty z takim tłem, Xinjiang. Druga grupa po mojej stronie prawej to jest właśnie talia kart Tarota. Światła i cieni. Jeśli wolicie karty Tarota, to wybierzcie tę grupę. A jeśli uwielbiacie karty Lenormanda i Tarota razem i trudno wam się zdecydować, to obejrzyjcie po prostu całą wróżbę, cały filmik, ponieważ możecie to również potraktować jako jedną wróżbę i dwie grupy, które się uzupełniają. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli grupa Lenormanda. Czy on za tobą tęskni? Tutaj jest on na pewno jakiś zdezorientowany na rozdrożu dróg. Nie wie, co zrobić, ponieważ stoi właśnie tutaj i nie może się zdecydować. Ta karta mówi o jakichś być może dwóch lub więcej możliwościach, alternatywach, sposobach rozwiązania problemu. I on jakby stał, zastanawiał się, szukał jeszcze rozwiązania. Nie może podjąć decyzji, nie może się zdecydować, tylko myśli właśnie, którą drogę z tych dwóch wybrać. Czyli stoi przed jakąś decyzją, przed podjęciem jakiejś decyzji. Tutaj coś się między wami zakończyło, jakieś rozstanie, być może kłótnia, ciche dni. Być może właśnie brak kontaktu, brak spotkań, brak pięknych, romantycznych chwil między wami lub smutek, żal, rozpacz po stracie właśnie tego partnera, partnerki. Czujecie po prostu taką rozpacz aż do jakby podobnej do żałoby, tak? Czyli żałoba po stracie kogoś, taki właśnie głęboki smutek czujecie i jest w każdym razie jakaś przerwa. Natomiast pytanie jest, wróćmy do pytania, czy on za wami tęskni. Tak, tęskni i chciałby, by dobrze sprawy się między wami potoczyły.
by nadeszła jakaś zmiana, jakaś szybka, dobra, pozytywna zmiana, jakaś transformacja, tak, tej sytuacji tutaj, niepewności, dezorientacji, braku kontaktów, braku właśnie jakichś pięknych, romantycznych, intymnych chwil. Chciałby, by to się właśnie odmieniło, tak, żeby po prostu rozwiązać to w pozytywny sposób, więc tęskni, myśli, jak to rozwiązać, by wszystko poszło właśnie dobrze. Pragnie harmonii, myśli o jakiejś akcji w stosunku do Was, by uleczyć, umocnić sytuację. Jest tutaj powrót, czyli powróci właśnie ta osoba z przeszłości, ta osoba, z którą właśnie tutaj zakończyliście, uśmierciliście Waszą relację. Ta osoba powróci z przeszłości, ponieważ właśnie mamy tutaj, że coś starego, czyli coś z przeszłości wraca, ale wzmocnione, tak? I właśnie w Waszą stronę robi jakiś tu ruch, nowa szansa, nowa propozycja, aktywność i jakiś ruch w Waszą stronę, w stronę harmonii, w stronę, by znowu było tak rodzinnie, ciepło, jak w rodzinie, tak? Ktoś uważa tutaj Was tak bardzo ważnym, ważną jak rodzinę. Pragnie też tej harmonii rodzinnej, pragnie intymności, pięknych, romantycznych momentów, seksu. Właśnie tutaj jest ta karta, która o tym mówi. Także na pewno partner tęskni, myśli właśnie o jakimś tutaj kroku w stosunku do Was. Tak, tęskni i karta tęsknoty, jest to ta karta właśnie nawet marzeń sennych, snów, rozmyślań wieczorową porą i nocą, uczuć głębokich, uczuć magnetyzujących wręcz, intuicji, telepatii. Także być może porozumiewacie się w nocy lub wieczorem telepatycznie, tęsknicie, znaczy on śni, tęskni, ponieważ pytanie jest, czy on tęskni za Wami, więc tęskni, śni nawet być może. Chce otworzyć tutaj jakąś nową szansę. Ma wiarę, że coś się jeszcze między Wami może tutaj wydarzyć, otworzyć, że oboje możecie otworzyć do siebie, w stosunku do siebie serce, uczucia, emocje. Wierzy jeszcze w jakiś sukces tej relacji. Także na pewno jest tutaj tęsknota i wiara, nadzieja na dobre, pozytywne rozwiązanie spraw. Czyli na sukces w rozwiązaniu Waszych jakichś tutaj dylematów, tak? Jakichś złych, no, złych czasów tutaj, które macie między sobą, śmierć. Także tutaj te dwie karty to pozytywne rozwiązanie Waszych problemów. Znowu szczęście, powracające, gorące, piękne, serdeczne szczęście i radość, optymizm. Także tęskni za Wami partner i myśli o pozytywnym, wręcz bardzo pozytywnym rozwiązaniu spraw. Karta na dnie talii Lenormanda mówi również tutaj o zaproszeniu do rozmowy, na randkę, o czymś pięknym, bardzo przyjemnym, być może podarunek, być może kwiaty, być może niespodzianka, być może wizyta jego nagła lub zaproszenie. Zaproszenie na spotkanie, zaproszenie na jakieś party z przyjaciółmi być może lub sam na sam. Radość ze spotkania, przyjemnie spędzony czas. Także tutaj na pewno partner tęskni i marzy o spotkaniu, marzy o wyjaśnieniu spraw.
o harmonii, o pięknej jeszcze tej atmosferze między wami. Także jest karta tęsknoty, jest karta nadziei, jest karta dobrego rozwoju. Także przepiękne, przepiękne karty. Zobaczmy jeszcze dla grupy pierwszej, co chcę wam powiedzieć dosłownie partner. Orakel miłości. I tutaj ważne właśnie przekazy płynące z serca partnera do was. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Czyli chcę tobie powiedzieć, że ważny jest dla was balans, równowaga, harmonia. Harmonia i właśnie uzupełnianie się tych energii damskich i męskich. Płynnie, delikatnie, subtelnie. Dobra relacja, dobry związek daje bezpieczeństwo i zarazem też wyzwanie. Czyli dobra relacja, naprawdę dobre partnerstwo jest też wyzwaniem, by ciągle nad nim pracować, by mieć właśnie ten balans pomiędzy energiami męską i damską, by dawać i brać, brać i dawać, by to było w równowadze. To właśnie chcę ci dzisiaj powiedzieć, partner, że to jest ważne. Być może to było też problemem w waszym związku. Być może ktoś brał więcej, ktoś dawał więcej i było to czymś problematycznym, co zakłócało właśnie wasz balans. Dziękuję grupo pierwsza i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to jest talia tarota. Zapraszam i zaczynamy. Czy on za tobą tęskni? Na razie on się broni, broni swojej pozycji, chce udowodnić jakąś rację, boi się też, by nie zostać skrzywdzonym. Broni wszystkiego, co ma, jest sam, myśli. Dziewiątka kijów i siódemka kijów. Czyli dwie takie bardzo silne karty, jeśli chodzi o obronę swojej pozycji. Dziewiątka kijów mówi o tym, że jest on na ten moment zrezygnowany, zmęczony, że coś dobiegło między wami końca, że coś się zepsuło, zburzyło, że coś nie idzie po jakiejś dobrej myśli, tylko zakończyło się. Urwało, ucichło, skończyło się, znów jest ciężkie, problematyczne, dobiegło końca. Także tutaj czuję właśnie ten koniec i w siódemce buław wyznacza granicę, by go nie uzranić. Obiera jakąś dobrą pozycję, pasywną jednakże i nie walczy w tej chwili o ciebie, nie walczy o nic. Tylko jest pasywny, chroni się właśnie, byś być może ty, osoba pytająca, go nie zraniła. Chciałby zbudować coś konkretnego, stabilnego, jednakże jest jeszcze młody, niedoświadczony, czuje jakąś taką niemoc. Jest bardzo pasywny. Stoi, przygląda się tej monecie, myśli o tym, że chciałby coś stabilnego, jednakże nic
nie robi w tym kierunku. Mamy trzy karty bardzo pasywne. Pasywność na wszystkich tych trzech kartach, czyli żadnego nie ma działania, jest między wami po prostu wszelakie działanie urwane. Nie ma akcji. Jest obrona przed bólem, cierpieniem, zranieniem i pasywność. Zobaczmy, czy on za tobą w tej sytuacji właśnie gdzieś siedzi, boi się być zranionym, czy on tęskni. Przede wszystkim, co tutaj jest, że wie o tym, że wy odeszłyście, że zostało coś przecięte, przerwane, zakończone, zablokowane. O tym mówi dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy jest kartą odejścia, przeciążenia, depresji, stanów depresyjnych, stanu smutku, który nas przygniótł i nie możemy się z tego smutku podnieść. Jednak tutaj wie partner, że idziecie w stronę nowych projektów, nowego horyzontu, nowych idei i czuję właśnie, że wy odchodzicie, że wy odcinacie, że macie dość. I to oczywiście sprawia, że jest ogromny smutek. Tutaj mamy rycerza mieczy, który wie, że po zakończeniu, po tych blokadach, że musi jeszcze walczyć o ciebie, o ten związek. Czyli myśli, chce walczyć, jest też sfrustrowany, być może agresywny, być może zbulwersowany tym, co się między wami stało, ponieważ rycerz mieczy jest osobą wręcz bardzo szybką, działającą szybko, ale również może być to osoba agresywna, która agresywnie walczy właśnie tutaj o coś, konkretnie, szybko, błyskawicznie wręcz. Tutaj jest jego wyjście z tej pasywności, którą tutaj widzieliśmy u góry, czyli myśli o was i chce walczyć o was. Tutaj też jest karta intuicji, karta kapłanki, czyli intuicji. Na pewno ma osoba, którą pytacie, wielką intuicję, gdzie czuje właśnie was, myśli, tęskni. Być może porozumiewa się z wami telepatycznie, też ma głęboką właśnie intuicję tutaj. Tęskni osoba za tymi pięknymi, tutaj romantycznymi momentami, ponieważ mamy Delovas. Delovas to kochankowie, czyli piękne momenty właśnie, gdzie było między wami jeszcze dobrze. Wspomina, myśli, tęskni za tymi momentami i to rozdziera mu z rozpaczy serce. Po prostu stwarza niesamowity ból. Ból po stracie właśnie tych pięknych tutaj momentów, gdzie byliście razem. Przypatrzcie się tej karcie, jakie to cierpienie. Ból przeszywający serce. Tutaj nie ma tylko tęsknoty, tylko jest straszny ból. Męka, rozdarte serce. Dwa miecze mówią o tym, by właśnie, że partner odcina tutaj, odsuwa emocje i uczucia. Nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, tylko myśli racjonalnie. Być może co zrobić lub co się stało.
co począć, by to jeszcze jakoś ratować czy naprawić. Jednakże boi się być zraniony, dlatego właśnie uczucia odgania, emocje odgania. Tylko myśli, jak to właśnie w tych kartach mieczy, rozumem, intelektem. Posługuje się tylko racjonalnym myśleniem. Tutaj w tym czytaniu jest tęsknota, ale powiązana z ogromnym właśnie rozdarciem serca. Z żalem, po stracie, z bólem, męką wręcz. I jest tutaj tęsknota, lecz również jest też lęk przed zranieniem. Obrona swoich granic, pasywność najpierw, później dopiero aktywność, ale aktywność taka bardzo agresywna wręcz. Natomiast jest tutaj w tym czytaniu dużo mieczy, które właśnie mówią o takiej ostrej, walecznej atmosferze, też o tym, że zostało coś raptownie tu skończone, przecięte, zablokowane, co sprawia Wam ogromny ból. Szczególnie partnerowi, który tęskni i cierpi. Chciałby zbudować coś stabilnego, solidnego, stabilnego. Chciałby jakiś sukces w związku, w finansach, w zawodzie. Podąża do tego sukcesu, chce podążać do tego sukcesu. Chce, by zbudować coś stabilnego i solidnego. O tym myśli, to tego pragnie. Natomiast na razie znajduje się właśnie tutaj w tym bólu i tęsknocie za tymi wspaniałymi, pięknymi momentami. Także, kochani, dziękuję grupie drugiej. Jeszcze zobaczmy, co Wam partner chce powiedzieć, przekazać z głębi serca, czyli orakel miłości płynące, właśnie przekazy z głębi serca. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Ok. Czyli czas przemyślenia. Czas przemyśleń. Dajcie sobie jeszcze troszkę czasu na przemyślenia. By wszystko przemyśleć. Jeszcze raz. Być może uspokójcie emocje, uczucia i przemyślcie wszystko spokojnie i racjonalnie, co się stało i co byście pragnęli, czego byście chcieli. Czyli czas przemyśleń, czas na przemyślenia. Dajcie sobie ten czas. Nic nie naciskajcie, nie róbcie presji. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu i grupom. Życzę Wam wszystkiego dobrego, by Wasza tęsknota również nie była bolesna i nie rozdzierała Wam serca wskroś. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.